Jada, biada całej ludzkości. Mam dwie wiadomości, jedną dobrą, jedną złą. Pierw ta zła. Ogarnia mnie żałość, kiedy o tym mówię, ale jego królewska mość mógł zostać opętany. Prawi ostatnio niepotrzebnie dużo o człowieczeństwie i prawach człowieka. Byłem u niego na audiencji i smęcił, że nie godzi się więzić i palić ludzi żywcem. Obawiam się, że musimy chwilę wstrzymać nasze palenie, aż zgromadzimy dowody. Jest i dobra wiadomość, wiem gdzie zdobyć życzone dowody. Nie tak dawno temu torturowaliśmy, znaczy się przesłuchiwaliśmy wiedźmę. Zaklinała się, że jest niewinna, ale gdy tylko wzięła ducha, pojawił się nad nią wielki duch wyglądający jak kura o czerwonych ślepiach. Duch o przerażającym głosie powiedział, że dzień sądu jest bliski. Prastara klątwa powróci, a umarli wydadzą wojnę żywym. Czary ani chybi! Niemniej postanowiliśmy poradzić się kogoś na uniwersytecie o tę prastarą klątwę. Na dobrą sprawę w celi obok mieliśmy jednego takiego gagatka. Zeznał, że pewnego razu miasto nawiedziła straszliwa klątwa, którą zdjął prastary pakt. Pierwszą oznaką powrotu klątwy będą organy skażone mroczną magią gnieżdżące się w zwłokach. Musimy je zebrać. Mroczne serce, mroczny mózg i mroczne jelito. Znajdźcie w zwłokach i przynieś mi, abyśmy mogli okazać je królowi na dowód czarostwa. Oto stare zapiski. Być może okażą się przydatne. Odblokowano nową technikę i otrzymano ekstraktuj mroczny mózg, mroczne serce i mroczne jelita. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Graveyard Keeper. Moi drodzy, ojojojojoj, najpierw palonko. I tak, zrobiłem chyba z 5 razy palenie, więc około 5 tygodni sobie pominąłem. Porobiłem sobie wiele rzeczy, takich głupich rzeczy, takich wiecie, powtarzalnych. Nic z fabułą nie poleciałem do przodu spokojnie, więc się nie przejmujcie. Zaraz wam dokładnie wyjaśnię co i jak, bo tutaj naprawdę jest sporo, sporo rzeczy. Okej. Tu jest standardowo to. No właśnie, dużo rzeczy się zmieniło pod tym względem. Chodźmy jeszcze do kostnicy na chwilę. Bo tutaj zwłok trochę mam. Trochę zwłok tutaj mam. Tutaj się nic nie zmieniło, bo tutaj tylko i wyłącznie konserwowałem mięso i inne rzeczy. Dobra, mamy mroczny mózg. Może jeszcze byśmy zdążyli się coś zrobić. Chociaż nie, nie zrobimy tego. Shit. Shit. Nie zrobimy jeszcze tego. On pewnie będzie miał jakieś mroczne serce albo inne barachło. Nawet nie. Już wam pokazuję, co się zmieniło, tylko tutaj oczywiście te zwłoki wypierdzielimy. Rozumiem, że już nie muszę chyba ekstrahować aż tyle tego wszystkiego, tylko mogę sobie już pozwolić na, w razie czego, większą tolerancję tych zwłok. Przynajmniej mam taką nadzieję. Państwu też dziękujemy, a tu musimy sobie jeszcze niestety to zrobić, oczywiście. Palę tutaj tych zwłok i palę, że smog tutaj to jest mocniejszy niż w Krakowie chyba. No ale gdzieś musi to ujść, prawda? Gdzieś to musi ujść. Dobra. Mózg już mamy. W górze wiedźm. Masz ten móżdżek. Daj mu mroczny dowód. Daj mu mroczny mózg. Okej, czyli serce i jelitko. No jeszcze trzeba niestety poczekać. No moi drodzy, tutaj się sporo zmieniło, bo mamy od cholery żarcia. Mamy naprawdę od cholery żarcia. Mamy złote rzeczorki. Piwa to mamy tyle, że naprawdę chyba już nie potrzebuję nawet aż tyle. Mogę bez problemu nawet już zacząć sprzedawać w gadającej czaszce. No kasy to nam tu idzie od cholery. Widzieliście 3 silvery tutaj. Kotleciki zacząłem robić w tym miejscu. Ja w ogóle już nawet nie miałem miejsca na złote wino, bo tu wszędzie jest złote wino, moi drodzy. Tu jest złote winko i tu było złote winko, tylko ja już zeskipowałem chyba ze 3 dni, bo już naprawdę nie miałem gdzie tego wsadzać. Więc tak, trochę jest poskipowane, ale się nie przejmujcie się, bo naprawdę myślę, że ten skip był potrzebny. Ten skip był potrzebny, żeby nadrobić troszeczkę te zaległości.
I tak jak widzicie, naprawdę się to opłacało. Mamy 16 silverów. Ile kosztowało... Ile kosztowało nas, moi drodzy, ten lepszy... Ten dokumenty arystokraty, o, to chyba tak się nazywało. W ogóle zobaczcie, ile mamy tej wiary już teraz. O kurka, wódka. Zarąbiście. Zarąbiście. 11 świadectw w pochówku. Tam jeszcze dwa nam wskoczą. No sporo tego jest. Sporo tego jest. Naprawdę. Mega sporo. Fajnie. Cieszę się, że tak tutaj nam to dobrze idzie. Nie powiem, bo chyba za 2 godziny już to pykam. Pykam. Naprawdę, no nawet widać, ile pupów uzbierałem. Więc mówię, myślę, że to było naprawdę bardzo potrzebne. Bardzo potrzebne, żeby sobie to wszystko nagromadzić. Niech się pieczeń już robi tutaj przy okazji. Myślę, że tak, to schowajmy tutaj. To schowajmy tutaj, to na razie tutaj. Trochę syfu narobię, no ale trudno. Ale trudno. To się tutaj zmieniło. Tutaj się chyba nic nie zmieniło, oprócz tego, że no, cały czas robimy oczywiście ten torfik. Cały czas robimy torfik, cały czas robimy inne rzeczorki. Tutaj też się coś zmieniło w naszej winnicy. Dorobiłem ogólnie 2 miejsca, ulepszyłem je na maksa. Właśnie zacząłem robić, tak jak widzicie, ten chmiel. No i tutaj był ogólnie typek, który sobie też latał i też tutaj sobie robił wino. Tylko, no właśnie, chciałem kogoś, kto w międzyczasie będzie nam przynosił to wino, czy wino, będzie przynosił winogrona i chmiel, który oczywiście tam jest, i będzie go przynosił tutaj do naszej winnicy. O, do tego miejsca, bo tutaj cały czas winko jest robione, wszystko pięknie, ładnie. Jak widzicie, naprawdę, no nie mamy na co narzekać, totalnie nie mamy na co narzekać. Ja nie mam po prostu nawet miejsca, żeby sobie to ogarnąć. To się powoli robi. Jeść nie chcę, pić nie chcę. Jak najbardziej. Wszystko w porządku. Dobra, to sobie oczywiście tą kolejną pieczeń ogarniemy i zrobimy sobie burgery kolejne. Chociaż te burgery już naprawdę chyba nie są nam aż tak bardzo potrzebne. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Dobra, to sobie wrzucimy. Ja już naprawdę nie mam co robić troszeczkę z tymi rzeczorkami. Okej, co tu jeszcze chciałem wam pokazać? Nic nie chciałem wam pokazać, chciałem zrobić technikę. Nie, wiem, co chciałem pokazać. Wiem, obóz uchodźców. Właśnie, moi drodzy, bo tutaj już mamy na maksa wszystko. Zrobiłem troszeczkę takiego overkilla, no ale i tak mamy tyle tych surowców, że myślę, że im to wcale nie przeszkadzało. Znaczy, że będziemy mi dawać złote piwo i tyle. Więc tak, zróbmy sobie może teraz studnie. 12 kamienia i 2 proste części. Dwie proste części. Bierzemy to. I 12 kamienia, tak? Weźmy sobie tutaj myszką, pierdyknijmy. Hop. I zróbmy studnię, bo studnia była właśnie chyba potrzebna dla naszych tutaj przyjaciół. Studnia z wodą. No i zrobiona. Zrobiona, to już teraz czekamy na resztę rzeczy. I tak, ogólnie jest tu jakaś pani, bo ją tak widziałem, tylko nie chciałem na nią klikać zbytnio. Jest tu jakaś panienka, która ma chyba dla nas jakiegoś questa. Nie wiem dokładnie, co ona chce, ale coś chce. Coś definitywnie chce. Chodźmy do domu. Wyśpijmy się przez chwilę. Co ja tutaj dalej miałem jeszcze zrobić? No niedługo będziemy mieć dzień wdzięczki. A, mieliśmy zobaczyć, ile kosztują te dokumenty. To oczywiście też teraz przejdziemy. I mieliśmy dodatkowo jeszcze te perki porozdawać. Mamy sporo niebieskich pypków, które chyba się przydadzą do zrobienia. Natomiast z cydru zacząłem robić pieczone jabłka. Bo to też sporo daje, a jednak nie trzeba aż tyle czekać. Nie trzeba aż tyle czekać. Dobra, dokumenty. Arystokrata. Ile tam trzeba? 12. Możemy to kupić. Piery arystokratyczne. Dziękuję. No to co? My już wszystko mamy. Jesteśmy arystokratą. Papierów arystokratycznych możemy brać ile chcemy. Ciekawe. Ciekawe, po co tam to jest w sumie. No nie wiem. Nie mam pojęcia.
Tak czy inaczej już mamy to, co chcieliśmy na maksa, więc bardzo spoko pod tym względem. No właśnie, tu jest ta pani. Ta pani, która nie wiem co chce, nawet co, dwójka widzę, że jest. Kucharka. No, miły człowieku, czy pomógłbyś małej, bezbronnej kobiecie z ogromnymi, strasznymi problemami? Czemu nie, ale tylko jeśli wyjaśnisz mi wszystko w najdrobniejszych szczegółach. Och, drogi grabarzu, czuję się bezsilna i taka bezużyteczna. Ciągle chcę mi się płakać, nie chcę już żyć. Dobrze, porozmawiajmy o tym, czy istnieje coś, co lubisz robić? Oczywiście, uwielbiam przyrządzać potrawkę z tarczycy, szopów z jeżynami i sosem ostrygowym zawiekaną w tulipanach, nasączonych gorącym koniakiem. Mógłbym zbudować dla ciebie kuchnię. Co ty na to? Gotowanie uleczyłoby cię z depresji. Poza tym, twoje umiejętności przydałyby się pozostałym uchodźcom. No i git. Och, to byłoby bardzo miłe z twojej strony. I ta ulepszona kuchnia będzie jak moje luksusowe miejsce pracy w restauracji dla elit? Tego nie mogę obiecać, ale dam z siebie wszystko. No właśnie, dobra. Oko wiedźmaka, to nam też było potrzebne. Wspaniała robota, jesteśmy ci wdzięczni, przyjacielu. Zwłaszcza teraz, kiedy słodkiej wody jest tak mało. Ja myślę, że się przydałem. Poprosiłem starego sługę, żeby powiadomił moich przyjaciół z miasta, że jesteśmy gotowi ich przyjąć. Wystarczy jeden dodatkowy namiot, prawda? Nie jestem pewien. Na listach wizytorów są dziesiątki ludzi. W takim razie przygotuję jeszcze jeden namiot. Bardzo się przyda, ale wciąż mamy też problem z jedzeniem, a przybycie nowych ludzi tylko go pogłębi. Ewidentnie będzie wam potrzebny ogródek do hodowli warzyw. Zdaje się, że nie ma problemu, którego nie umiałbyś rozwiązać, grabarzu. Nie ma. Dobra. Bierzmy sobie to, bo to się przydaje. O, jeszcze jakaś choroba? Co tam się dzieje? Halo? Proszę mnie nie kasłać. Proszę mnie nie kasłać. Dobra, namiot mieszkalny można zrobić kolejny. Ale potrzebujemy niestety szczęścia uchodźców. No to szczęście jest takie trochę lipne, bo sam bym to zrobił i nie mogę, bo mnie to szczęście cały czas trapi. Trudno. Dobra. Wzięliśmy jeszcze tutaj, żeby sobie kupić przy okazji kolejne książki, bo już nie mam co zrobić z kasą, więc... why not? No why not? I teraz czas bardzo przyjemny, techniki. Techniki, które chyba czas najwyższy ogarnąć. Piśmiarstwo. Triki pisarskie oczywiście bierzemy. Wykonaj modlitwę o natchnienie. Wiesz, jak kleić słowa, czasem udaje ci się nawet ulepić zręczne zdanie. Mama byłaby dumna. Dziękujemy. Dramaturg jest z tej strony. Książki mamy blokowane i mamy dramaturga. Piszesz dobre książki. Właściwie to jesteś w stanie przelać na papier wszystko, co pamiętasz o kulturze współczesnej. Dziękuję. Natchnienie pisarskie. To też się przyda. Papiernictwo i prosta prasa drukarstwa również myślę, że się przyda, ale to za chwilę. Tu mamy już wszystko, nie mamy wszystkiego. Inżynier. Modlitwa o wspaniałość. To możemy sobie wziąć, bo pamiętam, że inżynier był potrzebny. Posiadałeś wiedzę na temat konstrukcji stworzonych urządzeń wychodzących spod twoich rąk. Przedmioty oznaczają się najwyższą jakością, a grawerka i jubilerka wygląda lepiej. No właśnie. To było potrzebne. To było potrzebne. Na razie z stalowej broni nie chcę brać, żadnego fechmistrza również nie. Wypalanie tutaj mamy ogarnięte, więc inna stolarka, najlepszy przyjaciel. Ciekawe, na razie też nie. Tu i tak nie możemy. Rolnictwo mamy chyba full już, tak? Totalnie, tak. No właśnie, tutaj byśmy chcieli jeszcze ogarnąć kilka rzeczy. Kultysta. Kurwa. 300 aż, no nie. A ja wydałem, nie wiedziałem, że już mogę. No to już wiemy, na co będziemy chcieli to zużyć. Definitywnie, bo kultysta to jest coś pięknego. To jest coś pięknego, więc z pewnością sobie to ogarniemy. Nie musicie się martwić, że ja teraz to spartoliłem. Nic się nie stało. Powiem więcej, ja nawet chyba teraz biorę całe zapasy żarcia i innych rzeczy i chyba polecę robić właśnie te kamienne machlojki. Kamienne machlojki. Wykonaj. Robimy dużo torfu. Robimy la torf. Dobra, tu już jest pełne. To sobie wyrzućmy i ukochany domek.
Nie wiem, co nadal z tymi wekslami, bo robię, tak jak wam wcześniej mówiłem, cały czas progres z tamtego dnia. Robię sobie dzisiaj taki wielki maraton, chyba największy do tej pory, jaki w ogóle był, więc to jest naprawdę coś fajnego. No właśnie, tutaj ta lepsza modlitwa. Może byśmy jeszcze dali radę to ogarnąć? To jest pytanie za milion punktów. Mamy chyba nawet szansę to ogarnąć, jak najbardziej. Moi drodzy, chyba nam się uda. Zrobimy sobie najlepszą wiarę. Chyba. Mamy akurat 3, świetnie. No to teraz elegancko. Bierzemy sobie oczywiście skórkę. Lecimy szybko do pracowni alchemicznej. O, tutaj zaraz będzie dzień sądu. Dzień sądu i ostateczności. Najpierw robimy papier. Papier jest najważniejszy dla mnie w tej chwili. Czysty papier. Popracuj sobie trochę nad tym. Normalnie same dobre teraz rzeczy będziemy mieć. Jak ogarniemy sobie modlitwę, to już w ogóle będzie elegancko. W ogóle będzie super, hiper elegancko. Będziemy mogli sobie zrobić tyle tych zombiaków, że naprawdę nie będziemy już mieli na co narzekać. No i to jest 100%. Powiem szczerze nawet, że... A nie, myślałem, że jest szansa jeszcze, że nam się uda ze srebrnych zrobić, ale nie. Dobra. Notatki kolejne. I ostatnia notatka. I zrobimy sobie super hiper modlitwę złotą extra super virgin. No byłaby 90%. To jeszcze nie jest 100%, moi drodzy. No dobra, może się uda. No 10% kurwa jak wygra, to patrz na śmiechem naprawdę. Na szczęście się udało. No i super, modlitwa o wiarę. 100% na złotą i 5 wiary jeszcze potrzebujemy, więc spoko. 5 wiary, spoko. Szybko kostnicę jeszcze zaliczymy, bo będę chciał... Bletek. Gratulacje, Bletek. Powiedział mi, że zostałeś arystokratą. Tak, ale skąd to wie? Cóż, lubi za tobą łazić. To, że go nie widzisz, wcale nie znaczy, że nie stoi tuż obok. Jest tu w tej chwili? Tak, na pewno. No, świetnie. Bletek nas tutaj próbuje inwigilować. Niedobrze. Ja widzę, że też te dzwoki lepsze wpadają. W sensie mają więcej tych pypciów, nie? Ciekawe, naprawdę. No, Graveyard Keeper to jest gra grindowa. Mega super grindowa. To widać i ja nawet do tej gry o to nie mam pretensji, wiecie? No, jakoś tak po prostu, no już się człowiek przyzwyczaja. Totalnie. No, dziękuję. 10 pypciów. Złota modlitwa. No i to jest coś, co tygryski lubią najbardziej, no. Jak najbardziej. Co chciałem jeszcze zrobić, moi drodzy? Chciałem zobaczyć, czy mogę zrobić lepsze świece. Bo wiem, że każda ze świec daje coś innego. W teorii te liny konopne moglibyśmy zrobić. Moglibyśmy również zrobić biały chyba barwnik, nie? Może i tak. Zobaczmy, czy nie mamy żadnej alchemicznej receptury na to. Na czarną farbę na pewno mamy, to wiem. Ale właśnie, na to nie. Alchemia, już patrzymy. Biały, nie black paint. White paint. Prawda, tu nie ma czegoś takiego? White paint jest. Potrzebujemy, moi drodzy, white powder i oil. White powder i oil. To white powder to jest easy do zrobienia ogólnie. I olej tu jest. White powder jest naprawdę easy do zrobienia, bo... tu? Są kości. Tylko i wyłącznie kostki. Nie mamy białą farbę. To wygląda jak ja już bym ją mógł wcześniej robić, tylko jej nie widziałem. Ale raczej nie. I zapytacie, czemu ja to chcę zrobić. Ogólnie
Wszystkie ze świec mają swoje jakieś różne... swoje różne, że tak powiem, quality. To jest coś takiego jak... no nie wiem. No w sumie jak jedzenie nawet, można powiedzieć. To jest bardzo, bardzo podobne. Tutaj mamy również zastosowane różne jakościowo świece. Dzięki temu możemy po prostu coś lepszego zastosować i uzyskać więcej czaszek. Co ja mogłem zrobić? Moi mili z... Osieka. Z... Boże. Z woskiem. Nie wiem. Co zrobić, żeby to wykonać? Pochodnia, drewniana latarnia, latarnia. No oczywiście, że latarnię będziemy robić. Oczywiście, że to będą latarnie. O, chyba będą też nowe pasieki u nas w końcu. Widzę, że zaczęły w końcu lecieć pszczółki. Chyba to zmaksymalizujemy wszystko. No, dużo pszczół. Fajnie. Fajno, fajno. Ratownia alchemiczna again. No i robimy świece. Tylko widzę, że 8 świec możemy tylko zrobić, moi kochani. Bo to jest tak nie za dużo. Ale są 4 z tego za to. W ogóle zbytnio nic tu nie mogę teraz zrobić, nie? Taka dupa. No trudno. No trudno. Dobra, i tak mamy najważniejsze, że tak powiem. Bo mamy nową modlitwę. I to mnie bardzo, bardzo cieszy. Chyba najbardziej mnie to cieszy. Może byśmy zrobili przy okazji w ogóle... Właśnie, zobaczcie ile tej drewna narobiłem. To jest coś pięknego. To jest coś pięknego. Mega dużo drewna. Dobra, róbmy to. Twórz się, twórz. Nie mam miejsca już chyba. A no nie mam. Barachło. Całe wziął. Całe to barachło, żem wziął. W ogóle jedno to ja mogę zniszczyć. Nie mogę zniszczyć. Wow, no! Po co mi te dokumenty? To wziął do śmieci, ale nie mogę. Shit. No dobra, to przynajmniej, które nie mogę tego odłożyć. Weźmy jeszcze raz te pszczółki. Chodźmy jeszcze raz do tej pracowni alchemicznej. Odłóżmy ten pierdolnik, który wziąłem. Całe to, o, tałataństwo. To było tu. To było nie tu. No to to nie. To też nie w sumie tutaj. To ma być tu. To ma być tu, moi mili. To wszystko, no jeszcze tą linę możemy tu w sumie zostawić, no. Pany domek, miód też sobie możemy tu zostawić. Miód się nam nie przyda w żaden sposób. I chodźmy do pasieki, zobaczyć co my potrzebujemy, żeby zrobić troszeczkę więcej tych pasiek. A, okej. 4 opoły, 6 gwoździ. Tylko problem jest taki, że my i tak nie mamy tych pszczół aż tyle. 4 opoły. 4 opoły. Proszę iść do pasieki. To mi będzie kolejna. To w ogóle jakoś tak dziwnie. No dobra. No i jest kolejna pasieka. 10 pszczół. Pszczół 10 to tak sporo, powiem szczerze. Naprawdę dużo. Dużo nam nakazują, żeby zrobić jedną pasiekę. Mega sporo jest zbierania tego wszystkiego. Ale dobra, idziemy do kościoła. Idziemy do kościoła i idziemy zrobić mszę. Bo jak teraz się zawiodę i zobaczę znów tam 15 czy 17... 11 z tymi lepszymi świecami miałem. Znaczy z lepszymi, bo jest pierwszy poziom, drugi i trzeci. Chyba trzeci.
ale zresztą zobaczycie, bo już tyle kupiłem u niego świec, że... żeby się odblokował kolejny poziom. Tak jak widzicie. O, i z tymi świecami. Wydaje mi się, że ten trzeci poziom to właśnie ten, co my zrobiliśmy teraz. Tak mi się wydaje. Widzę, że tu się odblokował. Tak. Teraz będziemy mogli kupować lepsze świece. O, tak jak widzicie, 4-0, a tu 2-0. No to jest różnica, prawda? Jest różnica. Daje 6, dokładnie. To daje 6. Akurat tutaj będzie po 6. My z tego tylko mamy tak naprawdę dużo więcej, nie? 57. Tu lecą te. I tu lecą te. To były te, tak. Na pewno. No i fajnie. 85 jakości kościoła. To jest coś pięknego. I zobaczmy tutaj. Jak to nam wyleci. Wymogi kazania 50. Było 15. Powiedzieć kilka słów. Nasz kościół jest zajebisty. Wow! Wiara 4 już mi wleciała. O kurde! Dziadowe kazanie. Po 30 silverów. Wow, czy silverów, brązu. Kurde, no kochani. 46 wiary. Z jednej niedzieli. Pięknie. Pięknie, elegancko. To sobie możemy w ogóle świetę pozostawiać. No i teraz to jest naprawdę komplet. Kurde. Ja żałuję, że znacznie wcześniej tego nie zrobiłem. Haha. Elegancko. Elegancko. To zaraz coś mi się wydaje, że jak my jeszcze zrobimy sobie lepsze... lepsze, moi kochani. Lepsze. Nie lepsze. Ja oszukuję już. Ja już oszukuję. Chodziło mi oczywiście o... więcej zombiaków. Jak my sobie zrobimy więcej zombiaków, to w ogóle będzie tutaj Saigon. Będzie Saigon nad Saigonem. Dobra, bo widzę, że ty nie masz miejsca chyba na to. Dobra, oddał. Robi 2. Tobie chyba wody zabrakło, no i owszem. No i owszem, trzeba ci to dać. To jest nasz teraz główny zasób, jeżeli chodzi o... jeżeli chodzi o pieniądze. Kurde, ale na tej wiary to normalnie pięknie poszło. Ja to po prostu teraz biorę to, co nie wyedukowałem sobie jeszcze i napierdzielać, może to nawet te niebieskie pypki sobie poogarniam. I nie będzie problemu z tym, może nie będę musiał nawet cięcia robić. Opa. Rób sobie, rób. Dobra, co my tam mamy? To ja jeszcze nie zbadałem. Wydaje mi się, że nie zbadałem świec. Nie zbadałem kadzidła. To też chyba. Zobaczmy sobie tutaj. Tak. Jednego tego. Widzę, że opowieści dziwnej treści to nie. Patrzę, co jest jeszcze niezbadane. Wydałoby się zupełnie niektóre. Zielone, 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 czerwone, zielone, czerwone, bla 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 bla. No tu nie ma nic. Czerwone, same czerwone i niebiescy i zielone, przepraszam. No to się zmartwiłem troszkę. Troszkę się zmartwiłem. Ale dobra, to jeszcze nie jest problem większy. Musimy sobie troszeczkę kamienia wydobyć.
Aha, tylko potrzebujemy czterech kołków. Mamy cztery kołki? Dupa, nie ma kołków. Kołki? Trzy kołki. No wiecie co? Kliny i kołki. To jest różnica. Upalnia. Chyba jeden klin na... No jedno wydobycie. Gdzie ci energii brakuje, przyjacielu? Tu też wydaje mi się, że my już mamy to zbadane. Mogę się mylić. Zresztą zobaczymy. Z pewnością będę chciał jeszcze dzisiaj do wdzięczki iść, no bo już wiecie, w końcu mamy ten przedmiot, który jej obiecaliśmy, nie? To też by się przydało od razu wykonać. Dobra, czy to jest zbadane? Zbadane niestety. Trzeba pamiętać o tym. Nagrobek chyba też był już badany. I on nawet daje czerwone, nie niebieskie. A nie, jednak nie był badany. To trzeba wziąć go na badanie. Na badanko, trzeba go wziąć, no. Kawałek marmuru. Kawałek marmuru. Może też to czas, żeby zobaczyć, jak to wygląda, co? Tylko znów nie mam klinów. Znów Shiro nie ma klinów. To się zawsze przydaje, więc. Ile byśmy tego nie zrobili, to i tak się przyda, i tak się przyda. Okej, kopalnia. No i zobaczmy, co my tutaj znajdziemy. Marmuru jeszcze chyba nie wydobywaliśmy. Widzę, że daje czerwone i niebieskie. Czy marmur idzie tu, gdzie jest kamień? Marmur idzie tu, gdzie jest kamień. Kawałek marmuru. I marmur możemy sprawdzić na czerwone. Dobrze wiedzieć. Wygładzony blok marmuru. W ogóle... Ja bym chciał jeszcze to wziąć tutaj. I sobie dokończyć z tej strony, robić to. Weźmy ten nagrobek, bo to też się przyda. Ja go w ogóle już pójdę nawet teraz, przeanalizuję. Pracowni alchemicznej. Tylko byłoby bardzo miło, Shiro, jak ty byś na przykład wziął wiarę. Myślę, że by ci to pomogło w jakiś sposób. A, ty miałeś wiarę, kurwa, miałem tu wiarę. Pracowni alchemiczne, dobra, sorry. Mój błąd, mea culpa. Dwa wiary tylko. Dobra, 20, to nie jest dużo. No ale lepsze to niż nic. Pewnie dadychę. Ja. 15 nawet. Tu wszystko daje czerwone, niestety. Tu daje czerwono-zielone. Daje zielone. Zielone. Lipa. Straszna lipa. Ukochany dom. Zostawmy sobie to. To też zostawmy. Chcę zobaczyć, czy mogę zrobić coś ambitnego. Na przykład wygładzony blok marmuru. Zobaczmy. Dodaję czerwony nadal. Rzeźbiony kawałek kamienia. To byłoby zrobić narzędzia. Złote narzędzia. Czy my możemy to zrobić? Bo tu nawet nie mam możliwości zrobienia tego. Tu? Stalowy, no właśnie, tutaj cały czas...
Są stalowe, to prawda, ale są niestety, ale... srebrne. Nie wiem, gdzie zrobić... Gdzie zrobić złote. Soczewkę dalibyśmy radę, bo pasta polerska to jest po prostu piasek, olej i kilka tam naczyń, nie? To jeszcze poszłoby bez problemu. Ale skąd wziąć złote narzędzia do szlifowania? Bo na kasę ja teraz nie narzekam, to prawda, ale no niestety reszta to już jest inna bajka. Bo też są srebrne. Stalowe dłuta, sruta. Jaka dupa straszna, ej. Żartujecie sobie ze mnie teraz, prawda? Czy tutaj nie ma żadnej techniki do tego? Być może ja coś tutaj spartoliłem. Z jubiler za 20. Może też sztabki złota bym zrobił. No dobra. Spróbujmy z tymi sztabkami złota. Co wy na to? To jest 20 tylko. I co? I gdzie ja to mogę robić? Bo ja trochę złoto nawaliłem, z tego co widziałem, sztuka srebra na pewno. A, jedną, dobra, jeden samorodek tylko ogarnąłem. No to nie za dużo, faktycznie. Bo ja wcześniej, jak sobie chciałem jedzonko zrobić, to poleciałem sobie, moi drodzy, do miejsca o nazwie żyła węglowa. I tutaj wydobyłem właśnie sporo wapienia i innych duperelków. I za każdym wydobyciem węgla, właśnie, coś mi leciało, typu jakiś, nie wiem, wapień, węgiel, etc., etc. Teraz nie mam miejsca niestety na to. Tylko tak, panna wdzięczka. To się teraz bardzo przyda. Cześć, kochanie, w czym mogę pomóc? Mam papiery arystokraty. Daj mi dokumenty Alisy, mogę go podpisać. Czyli co, jesteś teraz arystokratą? Zgadza się. Sądziłam, że staniesz się wyższy. Przystojny też się nie zrobiłeś. Jesteś moim jedynym przyjacielem. Możesz pomóc mi jeszcze raz? O co chodzi tym razem, panno wdzięczko? Desperacko potrzebuję nowej piosenki. Zamierzałam śpiewać tylko stare hity, ale doradzono mi, żebym zaśpiewała też coś świeżego. Umiem napisać jakiś tekst, ale żadna ze mnie poetka. Pomóż mi, pomóż proszę, od tego zależy moje życie. Znam chyba poetę, który mógłby napisać ci nową piosenkę. Do śpiewania w twojej tawernie. Wybacz mi, mój drogi, ale nie mogę marnować czasu na pogaduszki. Zrozum, że moje zarobki zależą od tego, ile piosenek dośpiewam. Dlatego właśnie chciałbym z tobą porozmawiać. Nie zechciałabyś zaśpiewać w mojej tawernie? Cóż, może znalazłem kilka wolnych wieczorów. Pierwszy występ będzie cię kosztował 20 silverów. Ale jak wszystko pójdzie dobrze, następne będą darmowe. Droga jak diabli, niech będzie. Mój głos jest cenniejszy, niż potrafisz sobie wyobrazić. Dobra, mam do ciebie piosenkę, jeszcze nie. Panna wdzięczka potrzebuje piosenki. Wagner, przyjacielu, masz szansę jedną na milion. Panna wdzięczka potrzebuje piosenki o miłości. Któż by mógł ją napisać, jeśli nie ty? Och, to niesamowite. Ale co jeśli napisze kiepską? Jesteś mądrym, uzratowanym gościem. Po prostu opisz swoje uczucia. Nie, nie mogę, potrzebuję dodatkowej inspiracji. Na uniwersytecie studenci opowiadali legendę, że napar z muchoblaszkowca powoduje ogromny przepływ inspiracji. Powinno się go robić z bardzo mocnego alkoholu. Dobrze, spróbuję ci przyrządzić ten napar. Oto napar, kurde. Myślałem, że już to ogarniemy, ale widzę, że dupa. Bo z tego co pamiętam, to jest w technikach chyba. W rolnictwie? A mamy ciężkie alkohole. Buduj. Destylacja alkoholu. To jest chyba to, nie? Wejście kamienia, 8 dużego, znaczy zaawansowanego, 11 opołów.
Ja staram się, wiecie, zapamiętać sobie, co tu miałem zrobić. Ościopołów. Nie zdążę, nie ma opcji. I tam było dużo, dużo kamienia. A nie, nawet kamienia za dużo nie. Zdążę zrobić to stanowisko do destylacji alkoholu? Chyba raczej nie, ale zobaczymy. Dobra, zróbmy go tu. Potem znów będę płakał, że nie mam miejsca, nie? Tylko ona i trunek. Kurde. Choćby chuj na chuju stanął, nie dam rady. Destylat alkoholu. Dobra. Napar. Minutę potrzeba, nie ma opcji. Nie ma, kurde, opcji. Ile jeszcze? No nie. Ten napar się musi zrobić jeszcze, jakby nie patrzeć. Musiałbym akurat jeszcze w pracowni alchemicznej znaleźć akurat tego blaszkowca. A ja go chyba wyjebałem. Nie, mam dwa. Zwłoki przeleciały. Fuck me! No dawaj. Kurwa, to akurat trzy? Jezus, sicku, normalnie. Błach. Dobra, robimy to za tydzień niestety. To już będzie chyba ostatni quest Panny Wdzięczki, moi drodzy. To już będzie chyba ostatni quest Panny Wdzięczki, naprawdę. Dobra. Więc tak. Wzgórze Wiedźmy? Nie. Ziemia Wiedźmy. Tu chciałem iść. Ona zawsze ma dużo grzybów. Ona ma mega dużo grzybów. No właśnie, tu jeszcze kolejny. Zresztą, jeżeli miałbym pewnie grzyby... Napar. Niech no spróbuję. Och, cóż, ta inspiracja. Daj mi jeszcze tylko trochę czasu. Wróć później, na razie muszę się skupić. Kurde! Panno Wdzięczko. Mam do ciebie piosenkę, tylko musisz jeszcze zostać w tej chwili. No, już? Menda. Zrobił mnie w bambuko. Zrobił mnie w bambucio. Chyba coś mogę wywalić? Nie mogę nic wywalić. Już? Panna Wdzięczka mnie opuści, no. Niestety, dobra. O, gadająca czaszka. Ile mi forsy przynieśliście tym razem? Dużo. Mogę zrobić imprezę? W ogóle jakoś mało osób się teraz porobiło? Stand-up Smenterfest. W ogóle jakoś goście przestali przychodzić. O, i coś mi się wydaje, że on nam tutaj się delikatnie... Wdzięczka, czekaj! Kurde, ten jeszcze nie zrobił. A to menda. Zrobił nas w bambuko. Totalnie bambuko. Tamba srebra. Powiedzcie mi, że ona ma czerwone. Dobra, moi drodzy. To by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Gram dla was Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Graveyard Keeper. I myślę, że w następnym odcinku mamy do zrobienia wiele istotnych rzeczy. Na przykład, kochani... Co mamy do roboty? Nie no, mamy do roboty na przykład zwłoki. Ogarną się zwłoki cholerne. Ja sobie jeszcze dzisiaj delikatnie posiedzę, wbiję te 300. I w następnym odcinku już, myślę, że jutro, bo jest godzina pierwsza w nocy, jeszcze muszę odcinek nagrać na jutro.
O, Tales Noir. O Jezu. Dobra, zasiedziałem się troszkę. Więc tak, w następnym odcinku sobie ogarniamy te zwłoki i tyle. Trzymajcie się raz jeszcze. Hej, hej.